Maciek Mickiewicz. Naszymi gośćmi są dziś żużlowcy z Gruziądza. Oto oni na Państwa ekranach. Z numerem pierwszym wystąpi Jacek Rępała, z numerem drugim Paweł Staszek, z trzecim aktualny mistrz świata juniorów Robert Dados. Pierwszy z dwójki zawodników zagranicznych w ekipie Kuntersztynu Rolewskiego Grudziądz to z numerem czwartym Niklas Klingberg. Numerem piątym doskonale znany gorzowskiej publiczności, doskonale znany wszystkim fanom żużla na całym świecie Billy Kamil. Z numerem szóstym Grzegorz Knap i jako rezerwowy z numerem siódmym w ekipie grudziąckiej Wiesław Ośkiewicz. Po słabszych występach Andrasa Jonssona sternicy klubu postanowili na ten mecz ściągnąć Johna Jorgensena. Ale po kolei. Z numerem 9 Rafał Okoniewski, z numerem 10 Piotr Paluch. Z numerem 11 wspomniany John Jongersen, który dziś pojedzie w miejsce Andrasa Jonssona, który do polskiej ligi jakby przykłada się nieco gorzej. Z numerem 12 startujący również w lidze angielskiej i mający nadzieję na starty również w lidze rosyjskiej Roman Poważny. Wiemy, że poddawany był szybkiej rekonwalescencji po tym ostatnim niezwykle napiętym weekendzie tego żużlowca. Z numerem 13 Tomasz Bajerski, z numerem 14 Tomasz Cieślewicz, jako rezerwowy z 15 Krzysztof Cegielski. Tymczasem przesunął się na miejsce drugie. Trzeci jest Piotr Paluch, który nie ustępuje. Teraz Piotr Paluch szerzej. Na prowadzeniu w tym Rafał Okoniewski. No i Piotr Paluch kapitalnym atakiem po zewnętrznej wysuwa się na drugą pozycję. Na prowadzeniu Rafał Okoniewski, więc bardzo dobra postawa Piotra Paluchu w tym wyścigu. Grudziądzanie na miejscach trzecim i czwartym. Piotr Paluch teraz ponieważ Jacek Rępała nie odpuszcza ani na moment. Rafał Okoniewski z ogromną przewagą. Piotr Paluch wydaje się, że dowiedzie już 2 punkty do mety i 5-1 w pierwszym wyścigu na korzyść Pergo Gorzów. Tak więc Rafał Okoniewski pierwszy, Piotr Paluch drugi, trzeci przyjechał Jacek Rępała bez punktu na czwartej pozycji. Paweł bardziej stawiano na Andrasa Jonssona. Ale powrócono do idei niejako zatrudnienia Johna Jorgensena ponownie. Maszyn dał słowo, że do tego meczu będzie bardzo dobrze przygotowany, o czym za chwilę będziemy mogli się przekonać. Robert Dados, John Jorgensen w kasku czerwonym, w białym, Niklas Kieber i niebieskim Roman Poważny. Najlepiej ze startu Robert Dados, ale John Jorgensen nie odstępuje ani na krok. Jest w tej chwili na drugiej pozycji. Na trzecią przebija się Roman Poważny, ale czy da radę jeszcze? Na prowadzeniu Dados, za nim Jorgensen, trzeci jest Niklas Klingberg. Stawkę zamyka Roman Poważny. Nie zmienia się w tej chwili na torze na prowadzeniu Robert Dados, za nim John Jorgensen, trzeci Niklas Klingberg, zamykający.
się nie zmieni i w drugim wyścigu zwycięstwo Roberta Dadosa. Drugi przyjechał John Jorgensen, trzeci Niklas Klingberg. Trzeciego, w którym ujrzymy Tomasza Bojewskiego, Billy Hamila, Tomasza Cieślewicza i Grzegorza Knapów. No i jeszcze para Bojewski, Cieślewicz, uchwała pokonać Billy Hamila. Gorzowianie teraz muszą utrzymać drugą i trzecią pozycję. Drugi jest Tomasz Bojewski, trzeci Tomasz Cieślewicz. Grzegorz Knap zbliżył się na moment do Cieślewicza. No a Tomasz Bojewski w tej chwili przeda Billy Hamila. Ten odparowuje natychmiast rozpędzając się po szerokiej. Tomasz Bojewski o pół koła za Billy Hamilem. Tomasz Cieślewicz na trzeciej pozycji, na razie niezagrożony. Na prowadzeniu Billy Hamil, zanim Tomasz Bojewski i Tomasz Cieślewicz na trzeciej pozycji, Grzegorz Knap na czwartej. Tomasz Bojewski, niestety defekt motocykla. Co za pech tego zawodnika. Fantastyczna walka z Billym Hamilem. Jednak Tomasz Bojewski do mety trzeciego wyścigu nie dojedzie. Zwycięża Billy Hamil. Drugi na metę przyjeżdża Tomasz Cieślewicz. Trzeci nieoczekiwanie Grzegorz Knap. No i defekt motocykla. Tam wszyscy czterej na starcie. John Jorgensen, Jacek Rępała, Roman Poważny i Paweł z Wyścig Dnia. I dobry start Johna Jorgensena. Dobrze również Roman Poważny. W tej chwili prowadzi Jorgensen. Drugi jest Jacek Rępała, ale atakuje po szerokiej. Trzeci wciąż Roman Poważny zamyka stawkę, Paweł Staszek, który zbliża się powoli do Poważnego. Prowadzi wciąż John Jorgensen, bardzo blisko niego Jacek Rympała. Jeszcze jedno przed zawodnikami. Paweł Korczy, miejsce pomiędzy Johnem Jorgensenem i Jackiem Rępałą. Trzeci jest Roman Poważny, czwarty Paweł Starszy. No i ostatni chyba atak Jacka Rępały. Bardzo szeroko próbuje wyprzedzić zawodnika Korzowskiego, jednak John Jorgensen przyjeżdża na metę pierwszy, zanim Jacek Rępała. Trzeci Roman Poważny, no i czwarty Paweł Staszek. Tak więc. Także uczestnicy piątego wyścigu w kasku białym, najbliżej krawężnika, Niklas Klingberg, w czerwonym, Tomasz Bojewski, Robert Dadosz, Tomasz Cieślewicz. Dobry start, Tomasza Bojewskiego, on wychodzi na czoło. Patrzymy, gdzie jest Tomasz Cieślewicz, ale tutaj również bardzo szybki Robert Dadosz. Cieślewicz w tej chwili walczy o trzecią pozycję z Klingbergiem. Tomasz Bojewski otwiera ataki Dadosza. Chodzi na prowadzenie Bojewski, drugi, Cieślewicz, trzeci, Klingberg, czwarty. Wciąż na prowadzeniu Klingberg. Zanim dwaj gorzowianie, stawkę zamyka Szwed, Niklas Klingberg. Tomasz Bojewski, Tomasz Cieślewicz. Teraz na drugim miejscu jest Tomasz Bojewski. Klingberg notuje defekt na czwartej pozycji, a zwycięża w wyścigu piątym Robert Dadosz. Drugi przyjeżdża Tomasz Bojewski. Trzeci Tomasz Cieślewicz. No i nie ukończył wyścigu Niklas. Krawężnika w kasku żółtym Billy Hamil. Hamil, Paluch, Ośkiewicz i Oconiński. Dobry, bardzo dobry ponownie start Billy Hamila.
ale wspaniała szarża po zewnętrznej Rafała Okolickiego. On wychodzi w tej chwili na pierwszą pozycję. Wiele Kamil jest drugi, Piotr Paluch trzeci. Piotr Paluch ma kłopoty z... czwartą pozycję. Wykorzystuje to Wiesław Oszkiewicz. Piotr Paluch teraz będzie starał się ją dogonić Oszkiewicza, aby go oczywiście wyprzedzić i powrócić na pozycję trzecią. Ona prowadzi wciąż to ma Rafał Okolicki. Drugi jest Emil Kamil. Piotr Paluch walczy z Wiesławem Oszkiewiczem. W tej chwili wyprzedza swojego rywala z Grudziądza. Zawrócił Piotr Paluch, spadł na czwartą pozycję. A na prowadzeniu Rafał Okoniewski i jedzie Emil Kamil, trzeci Piotr Paluch, czwarty Wiesław Oszkiewicz. No i wspaniałe zwycięstwo Rafała Okoniewskiego nad Emilem Kamilem, wspaniała szarża po zewnętrznej. Jeden punkt przywiózł Piotr Paluch. Ostatnia walka nerwów pomiędzy Pawłem Staszkiem, Tomaszem Cieślewiczem. Tymczasem dobry start gości, ale przebijają się tutaj, próbują się przebić zawodnicy gorzowscy. Niestety na prowadzeniu para z Grudziądza, Tomasz Pojerski w tej chwili próbuje atakować po szerokiej, będzie teraz wchodził do zawodnika. Jacek Rypawa i Paweł Staszek na prowadzenie, Tomasz Pojerski jeszcze jeden atak po szerokiej i wyprzedza Pawła Staszka. Zarzuciło tam na motocykl Tomasza Pojerskiego, wyniosło go do Pawła. Również pozycję na drugi Tomasza Cieślewicza. Bo potem miał również jeszcze wcześniej się starczy Piotr Paluch na tym łuku przed linią startu. Wciąż zawodnicy Grudziądza, teraz Tomasz Cieślewicz po szerokiej atakuje Pawła Staszka. Ma to jeszcze pół wirażu i ostatnią pasą. Jednak nie zwycięża Jacek Rępała, drugi przyjeżdża na metę Paweł Staszek, trzeci Tomasz Cieślewicz, czwarty Tomasz. Klimberg.